witam bardzo serdecznie wszystkie drużyny na wielkanocnym turnieju koszykówki kadetów o puchar burmistrza gminy Trzebnica, pana Marka Długoziny. Pan burmistrz przyjedzie na uroczystość zakończenia, także będziecie mieli okazję się spotkać z patronatem honorowym dzisiejszego turnieju. Ja bardzo serdecznie witam wszystkie cztery drużyny i tak po kolei może kilometry, jakie nas dzielą, czyli najdalej do nas dzisiaj miała z województwa lubuskiego WSTK Wschowa, wielkie brawa dla was. Z województwa wielkopolskiego Rycerze Rydzyna. Województwo dolnośląskie i miasto Wrocław, Gimbasket Wrocław. I gospodarze dzisiejszego turnieju GKS Gaudia Trzebnica Zdrój. Bardzo serdecznie witam sędziów dzisiejszych spotkań, dzisiejszych meczów. Wielkie brawa dla sędziów. Bardzo serdecznie witam skromną, ale widoczną panią dyrektor Gminnego Centrum Sportu, pani Magdalena Ciesielska-Wojda. I też się ukrywa tam we fioletowej czapeczce główny sponsor turnieju Bartek Konopacki, firma Robot. Z nami Wojciech Kabat, trener drużyny Gaudia Trzebnica i za nami turniej pod patronatem burmistrza Marka Długozimy. Turniej można powiedzieć międzywojewódzki, dlatego że drużyny z województwa wielkopolskiego, z lubuskiego. Panie Wojtku, prosimy o kilka słów o turnieju. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, mamy przyjemność dzisiaj w Trzebnicy gościć cztery drużyny, gospodarzy Gaudia Trzebnica oraz WSTK Wschowa, Rycerzy Rydzyna oraz Gimbasket Wrocław. Wielkanocny turniej o Puchar Burmistrza kadetów, to jest rocznik 2009 głównie, 2008 również oraz młodsi chłopcy tutaj się dzisiaj spotkali, żeby rywalizować. Każdy z każdym gramy, będzie łącznie 6 spotkań, także zapowiada się fajna rywalizacja w duchu fair play. Piękna sala tutaj do koszykówki, naprawdę trening, zarówno jak i mecze na wysokim poziomie. Kiedy została oddana do użytku ta sala? 2 lata temu przez gminę Trzebnica hala została oddana do użytku. Spełnia tutaj przede wszystkim zadanie wychowania fizycznego dla pobliskiej szkoły podstawowej numer 2 w Trzebnicy, ale także nasze siatkarki z Gaudii Trzebnica trenują tutaj w tygodniu. No i nasi koszykarze od czasu do czasu na różnego rodzaju turniejach biorą udział w rywalizacji sportowej na tym obiekcie. Trener Wojciech Kabat w podwójnej roli tak naprawdę dzisiaj, bo z jednej strony trener, a z drugiej no, współorganizator jakby turnieju. Jak widzimy, jakie szanse widzimy drużyny w takim razie Gaudia Trzebnica w tym turnieju? No ja nie ukrywam, my po cichu liczę na zwycięstwo i mam nadzieję, że tak się stanie. Ale oczywiście to tak pół żartem, pół serio. Liczę, że chłopcy przede wszystkim pokażą wszystkie swoje najlepsze umiejętności, zrealizują wszystkie zadania, które sobie postawiliśmy na treningach. No i że będzie widoczny po prostu gołym okiem jakiś progres na każdym takim tego typu meczu. A że są to mecze towarzyskie, no to też tutaj tej presji nie ma, tak jak w lidze kadetów. Natomiast jak się wychodzi na boisko, to tylko i wyłącznie po to, żeby wygrać. Więc liczę po cichu, że wygramy ten turniej. Tego również życzymy. Pan Wojciech Kabat był naszym gościem. Dziękuję. Z nami Aleksandra Sakowicz, trener Rycerze Rydzyna, zespołu, który przyjechał dzisiaj na, można powiedzieć, taki międzywojewódzki turniej. Pierwszy mecz wygrany. Pani trener, proszę powiedzieć, jak wrażenia z turnieju? Wrażenia świetne. Sala robi duże wrażenie. Chłopacy już weszli i byli zadowoleni, że na takiej sali gramy, także super. Organizacja wygląda na znakomitą, także się bardzo cieszymy. Pierwszy mecz wygrany. Co prawda do ostatnich sekund mogło być lepiej, bo sprowadziliśmy wynik troszeczkę do stresującej sytuacji, ale tak naprawdę świetny mecz, dobre przetarcie jak na rozpoczęcie turnieju. To jak ocenia pani szansę zespołu? Zapraszam drużyny w tym turnieju. Myślę, że możemy być na dobrym miejscu w turnieju, ale różnie bywa. Pozycja dnia i może być różnie, ale mam nadzieję, że będziemy gdzieś celować wysoko. Powodzenia w takim razie. Pani trener Rycerzy Rydzyna była naszym gościem. Dziękujemy.
nami Szymon Gorynia, trener WSTK Wschowa. Województwo lubuskie tutaj reprezentowane właśnie przez ten klub. Cztery drużyny, ale również Wielkopolska, Dolnośląskie. Panie trenerze, proszę powiedzieć, jak turniej w Trzebnicy? Bardzo, bardzo fajna organizacja. Póki co cieszymy się, że dostaliśmy zaproszenie od organizatorów. Jesteśmy w stanie rozegrać trzy spotkania, myślę, że na równym i fajnym poziomie. I to najważniejsze, aby dzieci, chłopacy mogli się cieszyć koszykówką. Pierwsze spotkanie takie na styku. Mam nadzieję, że się rozgrzewacie. Jak pan ocenia szanse drużyny w turnieju? Zobaczymy. Tutaj dopiero co drugi mecz teraz w turnieju, trzeci za chwilkę, więc zobaczymy, jak inne drużyny się sprawują na parkiecie. Ale nie gramy oczywiście o wynik, gramy o jak najlepszą zabawę i o to, żeby chłopaki się rozwijali. Jak się podoba sala sportowa i warunki? Sala mega. Jak weszłem tu gdzieś, na pewno wrażenie robi i 10 na 10, myślę. Dziękujemy za tę ocenę. W takim razie pan Szymon Gorynia był naszym gościem. Dziękuję. Z nami trener Paweł Obuchowicz, UKS Gimbasket Wrocław i turniej, który można powiedzieć, że jest międzywojewódzki, dlatego że mamy i lubuskie, i wielkopolskie, i dwie drużyny z Dolnego Śląska. Panie trenerze, jak ten turniej? Turniej bardzo, bardzo pozytywnie. Spotkały się wyrównane drużyny, dlatego każdy mecz kończy się w końcówce i tak naprawdę do końca nie wiadomo, który zespół wygra. Tak więc dla rozwoju chłopaków i dla kibiców tutaj na pewno bardzo emocjonujące zawody. Przed chwilą horror, Gaudia Trzebnica versus Rycerze Leszno, dwie dogrywki. A jak trener tutaj odbiera szansę swojej drużyny w tym turnieju? Powiem tak jak mówiłem, wszystkie mecze są bardzo wyrównane, tak więc uważam, że jesteśmy w stanie wygrać z każdym, przegrać z każdym. Tym się charakteryzuje koszykówka młodzieżowa, że tak naprawdę może się zdać tutaj wszystko. A jak sala i warunki turniejowe? Sala jest bardzo, bardzo elegancka, jestem pierwszy raz na tej sali, bardzo mi się podoba. Tak więc wszystko jak najbardziej, bardzo profesjonalnie. Życzymy w takim razie drużynie z Wrocławia powodzenia. Dziękuję. Turniej w Trzebnicy, a z nami pan Marek Długozima, burmistrz miasta i gminy Trzebnica. Panie Marku, pytanie może wydać się tendencyjne, ale której drużynie pan dzisiaj kibicuje? No oczywiście naszej Gaudi Trzebnica pod dobrym prowadzeniem pana Wojtka Kabata, który od początku tutaj budował w ogóle fundamenty piłki, jeśli chodzi o koszykówkę, bo wcześniej koszykówka w ogóle w Trzebnicy tylko istniała w zakresie dorosłych, a dzisiaj już mamy tych najmłodszych, którzy rozpoczynają swoją drogę życiową, sportową. Dzisiaj taki turniej, można powiedzieć, międzywojewódzki, bo jest i lubuskie, i wielkopolskie, i jest Dolny Śląsk. Wszyscy z trenerów wyjeżdżają się tutaj w pełnym pochlebstwie dla tej sali. Proszę nam powiedzieć, ile trwała budowa tej sali, bo naprawdę piękny obiekt. No, sala jest wyjątkowa. Mieści prawie na tysiąc miejsc. Muszę powiedzieć, że budowa trwała około 3 lat, z małym poślizgiem, ale jest imponująca, jedna z najpiękniejszych hal na Dolnym Śląsku. I myślę, że ten dzisiejszy dzień, ten pierwszy turniej Wielkanocny, Kuba Burmistrza, tylko na takim obiekcie potwierdza to, że warto takie turnieje organizować. No, dzisiaj jest 1 kwietnia, ktoś powiedział, że prima prins, ale no niestety, szanowni Państwo, to rzeczywistość jest tak, że nasza drużyna Gaudia gra w finale i mam nadzieję, że zakończy zwycięstwo. Trzymamy zatem kciuki za Gaudię Trzebnica. Pan Marek Długozima, burmistrz gminy i miasta Trzebnica, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz. Gratuluję panu Wojtkowi Kabatowi za zorganizowanie tego turnieju, za to, że podjął się tego trudu. No i całemu klubowi Gaudia Trzebnica na cele z panią prezes, panią Anną. Dziękujemy. Dziękuję. Szanowni Państwo, szanowni koszykarze, zgromadzeni goście, bardzo serdecznie witamy burmistrza gminy Trzebnica, pana Marka Długozima. Wielkie brawa. I zapraszamy. Miejsce czwarte oraz Puchar w Wielkanocnym Turnieju Koszykówki Kadetów o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica. Była bardzo zacięta rywalizacja, super mecze graliście.
na trzecim i czwartym miejscu był bilans 1-2, na pierwszym i drugim był 2-1, ale bezpośredni pojedynek zadecydował o tym, kto zajął miejsce czwarte, trzecie, drugie i pierwsze. Miejsce czwarte i zapraszam cały zespół do ustawienia. Rycerz Rudzyna, brawo! Moi drodzy, miejsce trzecie i tutaj wielkie brawa, bo niesamowity przebieg miał mecz z Rydzyną i pozostałe mecze gospodarz tego turnieju. Niech z Gębę Trzynice Zdrój! Kajetan Konopacki, Mateusz Wendelewski, Kuba Danilów, Piotr Łubaszewski, Mikołaj Jaskuła, Michał Pałka, Miłosz Michowicz, Szymon Tarczyński, Hubert Mielniczuk, Szymon Maksimow i Łukasz Łojakowski. To jest komplet 18 koszykarzy, którzy trenują w Gminnym Klubie Sportowym Gardia Trzebnica. Bardzo dzielnie wiążą swoją przyszłość z koszykówką. Bardzo ładnie wypadli w dniu dzisiejszym. Miejmy nadzieję, że to dobry prognostyk do kolejnych spotkań. Bardzo serdecznie dziękuję. Kilka z Gałdia Trzebnica Zdrój. Dziękujemy bardzo, chłopaki. Miejsce drugie w dniu dzisiejszym. Miejsce drugie. Nasz sąsiad z województwa dolnośląskiego. UKS Gimbasket Wrocław. Brawo, miejsce drugie. Zapraszam kapitana. Dziękujemy. UKS Gimbasket Wrocław, miejsce drugie. I miejsce pierwsze również z bilansem 2 zwycięstwa, 1 przegrana. Goście z województwa lubuskiego. Pierwsze miejsce w turnieju koszykówki kadetów o Puchar Burmistrza Gminy Trzebnica. WSTK Wschowa! Dziękujemy. Pierwsze miejsce i zwycięzca dzisiejszego turnieju WSTK Wschowa. Bardzo dziękujemy. I teraz jeszcze przejdziemy do nagród indywidualnych. Tutaj w gronie trenerów podjęliśmy kilka decyzji też personalnych i uznaliśmy, że najlepszym rezerwowym dzisiejszego turnieju został zawodnik drużyny gospodarzy Piotr Łubaszewski. Zostań Piotr z nami tutaj. Wśród drużyny Rycerzy Rydzyna najlepszy zawodnik Cyprian Kasprowia. Piotrek, zapraszam. Zostań Cyprian. Wśród gości z WSTK Wschowa Przemek Litorowicz. Zapraszam, Przemek. Zostań Przemek wśród nas jeszcze. Do wypełnienia pierwszej piątki zostają jeszcze Filip Puchała, GKS Gębę Trzebnica Zdrój oraz Michał Pałka, GKS Gębę Trzebnica Zdrój. Zapraszamy, Michał. Gratuluję.
Bartek Niewiarz, Gim Basket Wrocław. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję i oddaję głos panu burmistrzowi Markowi Długosiu. Dzień dobry, witam wszystkim bardzo serdecznie. Kiedy przyszedł do mnie z tym pomysłem, powiedział, że organizuje pierwszy wielkanocny turniej w koszykówce o Pucharach Burmistrza 1 kwietnia, to myślałem, że on żartuje, bo to prawda trend dzisiaj. Ale dzisiaj przychodzę na halę, pełna hala kibiców, rodziców, dziadków. No i to jest zawodnicy, którzy świecią, że zmienia się ten turniej. Gratuluję zwycięzcom. Mam nadzieję, że pojedziecie z tymi pucharami nie jako zajączy, tylko jako fajna niespodzianka do swoich miast. Za to wam serdecznie gratuluję. Dziękuję, że z tak odległych miejsc się tutaj udało do nas przyjechać. Gratuluję Wojtkowi, bo to on jest pomysłodawcą tego turnieju. Trenerem jednocześnie wielkie brawa, szanowni państwo, dla Wojtka, bez którego tego turnieju nie odbył. Wszystkim organizatorom, sędziom, wspaniała tutaj tablica wyświetleń. Ja już miałem okazję cię podziwiać, bo to jest w pełni profesjonalna tablica przeznaczona do piłki w koszykówkę. Także wszystkim serdecznie gratuluję, a na zbliżające się święta życzę radosnych, wesołych i zdrowych świąt. No i zobaczenia za rok. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, bardzo serdecznie wam dziękuję za przybycie, za rywalizację sportową, za rywalizację w duchu fair play. To jest bardzo ważne. Zagraliśmy dzisiaj komplet 6 bardzo zaciętych spotkań. Poziom był bardzo wysoki, bardzo fajnie wszyscy graliście. Bardzo serdecznie wam dziękuję. A na sam koniec poproszę wszystkich o ustawienie się pod skrzydłami drużynowo do wspólnego, drużynowego, wspólnego zdjęcia. Zapraszam tam pod skrzydłami.